Chorwacja. 10. drużyna rankingu FIFA. Trzeba przyznać, że w ostatnich latach prezentują nam się jako drużyna turniejowa. Na ostatnich dwóch mundialach zajęli kolejno drugie i trzecie miejsce. Obecny kapitan Luka Modrić rozegrał w kadrze najwięcej spotkań, 174. Najlepszym strzelcem w historii natomiast jest widoczny na zdjęciu były napastnik Davor Šuker z 45 trafieniami. Z obecnych graczy 33 bramki zdobył Ivan Perisic, a 29 Andrej Kramaric. Pomimo stosunkowo łatwej grupy kwalifikacyjnej, Chorwaci zajęli w niej drugie miejsce, tracąc punkt do Turcji. 3 z 8 spotkań zakończyły się stratą punktów i nie można przejść obojętnie obok faktu, że gdyby nie zwycięstwo 5-0 z Łotwą, w pozostałych 7 spotkaniach Chorwaci zdobyli zaledwie 8 bramek. 4 gole w kwalifikacjach zdobył dla nich Andrej Kramaric. Chorwacja na Euro zadebiutowała dopiero w 1996 roku, co spowodowane jest rozpadem Jugosławii w 1991. Od tamtej pory jednak zabrakło ich wyłącznie na Euro 2000. W przypadku Chorwatów należy jednak wspomnieć, iż do tej pory Euro nie idzie im tak dobrze jak Mistrzostwa Świata. Najlepszym osiągnięciem dwukrotnie jest ćwierćfinał i nigdy nie dostali się do top 4. Ostatnie dwa turnieje kończąc na etapie 1/8 finału. Selekcjonerem reprezentacji już od prawie 7 lat jest Zlatko Dalić, trener, który wcześniej prowadził zespoły w lidze chorwackiej oraz na Bliskim Wschodzie. W kadrze chorwackiej ma bardzo dobry bilans spotkań. Na 82 rozegrane mecze wygrał 46 z nich i to m.in. dzięki niemu ta kadra osiągała wybitne wyniki w Rosji i Katarze. Chorwacja ogłosiła już swój skład na mistrzostwa, uwzględniając 9 nazwisk na liście rezerwowej w przypadku ewentualnych kontuzji. Ogromnym plusem na ten moment jest fakt, iż kontuzji w zespole praktycznie nie ma. W przyszłym tygodniu do sprawności ma powrócić kontuzjowany Nikola Vlasic z Torino, a poza nim wszyscy są zdrowi. Nie można jednak nie odnieść wrażenia, że jest to mocno starzejąca się kadra chorwacka. Mój typ dla Chorwatów to powtórzenie przez nich najlepszego w historii rezultatu i dotarcie do ćwierćfinału. Wyrównana grupa sprawi, że Włosi lub Hiszpanie mogą się potknąć, przez co Chorwacji uda się zająć drugie miejsce w grupie. To da im rywalizację z drugą drużyną grupy A i realną szansę na ćwierćfinał. To jednak będzie limit, którego moim zdaniem nie przekroczą.